Polaków. W związku z pandemią niemożliwe będzie spotkanie się osób potrzebujących na wspólnym wielkanocnym śniadaniu. Caritas jednak cały czas pamięta o osobach starszych, potrzebujących i przygotowała świąteczne paczki. W wielu miastach będzie można je odbierać jutro. Przez okres Wielkiego Postu zbierane były produkty żywnościowe, z których Caritas przygotowała świąteczne paczki dla osób potrzebujących. Chcemy, aby każdy bezdomny dostał porządny, świąteczny ekwipunek. Mimo że nie zasiądziemy do stołu, będzie mógł zasiąść przy stole i mieć świadomości, że to, co otrzymał, to dzięki czyjejś dobroci, dzięki czyjejś pracy, dzięki temu, że ktoś o nim pomyślał. Mówi ksiądz Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. O tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, by zasiąść do zastawionego stołu, pamięta także Caritas Archidiecezji Białostockiej, mówi Agata Papież. W Wielką Sobotę od godziny 10 w Szkole Katolickiej przy ulicy Kościelnej będziemy wydawali gotowe dania wielkanocne, czyli tak zwaną tradycyjną święconkę. Będą to duże paczki żywnościowe. Na pewno te pokarmy wystarczą wszystkim, którzy się do nas zgłoszą, żeby przeżyć te święta w sposób uroczysty. Jesteśmy przygotowani na około 500 osób, którym możemy pomóc. 700 paczek przygotowała Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, mówi Paweł Trawka. Jest paczka z artykułami żywnościowymi, może nie tak obfita jak w innych latach, ale najważniejsze jest to, że ktoś przyszedł, że ktoś pamiętał, że ktoś się zatroszczył i tego jakby doświadczają i tego potrzebują nasi podopieczni, szczególnie seniorzy. Ksiądz arcybiskup będzie błogosławił pokarmy na te stoły dla osób najuboższych, a potem my 700 paczek będziemy rozdawać. Każdego dnia, ale w tym świątecznym czasie w sposób szczególny powinniśmy pamiętać o osobach potrzebujących.